Azym ją, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Hunter, witam was, czym dokładnie witam was? W The Outer Worlds. Tak, dawno nie było filmów na kanale, ale jeden mój znajomy mnie w zasadzie przekonał, żebym coś nagrał. To będzie taki strzał, zobaczymy jak to się dobrze ogląda, czy to się źle ogląda. Jeszcze nie jestem do końca pewien, jak będę prowadził te produkcje w zasadzie. A właśnie, jeśli nie wiecie lub nie wiecie, jest to taki Fallout w kosmosie. Jeśli nie wiecie, co to Fallout, to nie znacie się na grach. No, w sumie to po prostu gra RPG, tak? W takich klimatach właśnie takiego kosmosu korporacyjnego z takimi różnymi z takim śmiechem, takim humorem, o, że tak powiem. No i oczywiście nie będę kontynuował jakichś tam zaczętych moich gier. Jeden zapis to już w ogóle jest sprawdzany, czy wszystko działa, bo przerzuciłem się na OBS-a. Mam nadzieję, że będzie dobrze słychać wszystko. W sumie. Może tą muzykę tylko trochę jeszcze ściszę, bo uważam, że będzie za głośna. Bo wcześniej jak wgrzebyłem, to tej muzyki za bardzo słychać nie było. No i może przejdźmy od razu do rzeczy. Zrobimy sobie nową grę na poziomie normalnym. Jestem jakimś turbo kozakiem, chociaż można wysokim. Chociaż co to ma więcej, bo to zrobię tutaj większe wrażenie. Albo weźmy sobie wysoki, to może być ciekawe. Zawsze co najwyżej za trudno, to myślę, że zmniejszy poziom trudności. Weźmy sobie wysoki. No tutaj ten rozmiar taki trochę zwiększę, żeby jakoś nie było za bardzo trudności. Właśnie nie wiem, czy trójka, czy dwójka, myślałem, bo wcześniej sprawdzałem te opcje, ale chyba zostanę przy dwójce. No, myślę, że dwójka. I oglądnijmy zatem wprowadzenie. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity, with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. I tu zaczyna się nasz kreowanie, właściwie postaci, którą będziemy grać. Ja już tutaj sobie przygotowałem, żeby to nie trwało jakoś super długo. Mianowicie chcę mieć
taką postać. Bez jakichś tam, że nie wiem, że nie jest... Muscular atrophy is practically a hobby in this colony. Że nie jesteśmy poniżej średniej siły na przykład, który daje nam po prostu debuffy, bo... no bo tak jakoś, nie wiem, nie podoba mi się za bardzo to. Czemu inteligencja i zręczność? Zręczność w zasadzie, bo daje to jakieś bonusy do czasu przeładowania i tam oczywiście wpływa na umiejętności. Oraz co najważniejsze, to inteligencja właściwie. W sumie nie wiem, czy tutaj dać więcej. Może jakbym tutaj dał. Biała dwuręczna. Albo nie. Damy sobie. Your test scores were better than mine. Damy sobie inteligencję na maksymalny poziom, bo dalej już się nie da. No i tak, czemu inteligencję? W moim Feubie zrodziła się postać mniej więcej taka, która jest właśnie inteligentna, ma jakąś tam percepcję, jakiś temperament i jest zręczna bardziej. Od razu powiem, że od razu przejdźmy dalej, skoro już tu mamy atrybuty, no takie atrybuty. Co dalej? Mamy umiejętności. Wszystkie te umiejętności oczywiście jakoś wpływają na rozgrywkę, jakieś dają nam buffy, nie buffy. No i co tu jest ważne? Na pewno chcemy technologię dodać. Look at that! A real scientist! Dodatkową, bo chodzi mi, żeby była duża medycyna. Bo taką właśnie chciałem sobie postać zrobić po prostu. Broń długa, pistolety... Albo nie, dobra. Mogę wrócić. Tu? O, dziękuję. Zmniejszymy sobie to, damy sobie to, tak jak miałem, chciałem. Teraz tak. No, pistolety i broń długą mamy na tym samym poziomie. A gunslinger. Oh, they're going to tell stories about you from here to Hephaestus. Z czego tu mamy tutaj 26 punktów. No i oczywiście w technologię, żeby medycynę tutaj podreperować. I te wszystkie takie, no takie właśnie technologiczne rzeczy chcę mieć też na wyższym poziomie. Dalej. Predyspozycje. Co to są w ogóle predyspozycje? No, w zasadzie taki, jakby jak jesteśmy kolonistą, no to powinniśmy dostać jakiś przydział, tak? Jak mamy jakieś predyspozycje do roboty. No i żadnych wyraźnych predyspozycji, no to też jest jakby opcja, ale możemy być jakimiś technikami do spraw napojów, jakimiś operatorami linii montażowej, choć tam operatorkami, bo tutaj już się od razu odmienia. Woźna albo woźny, ale ja tutaj chcę sobie młodsza technik medyczna, żeby dać sobie... I hope you're comfortable with needles. No, bo nie dokończyłem. W Elbie mam postać, to będzie kobieta, od razu mówię, która jakby jest chirurgiem, w sensie jest po medycynie i wyleciała właśnie w kosmos, żeby tam skolonizować, czy być, czy leczyć ludzi na innych światach. Wygląd. Właściwie to przytnę te sekcje, żeby nie, jakby za dużo czasu nie tracić. Ile mamy mniej więcej? Z 10 minutek, no to ja tutaj się zajmę wyglądem, to mi dużo zajmie i na koniec pokażę po prostu, jak to w końcowej fazie wygląda. No to widzimy się zaraz. Ok, wracamy z powrotem, już wszystko zrobiłem w wyglądzie, tylko sprawdzę, czy tu się jeszcze dobrze nagrywa. Dobrze się nagrywa. Super. Ok, dobra. Mamy 9 minut nagrania. To mieli przynajmniej chociaż trochę rozgrywki, co?
Tak. No, to jest ogólne podsumowanie postaci. Imię takie, wygląd taki, tu widać. I co? Zaczynamy naszą przygodę na zewnętrzniejszych światach. Czy jakoś tak? Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Rozpocznijmy. Looks to be your lucky day, my friend. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Na sytuację. Po prostu słowem shit. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! On chyba naprawdę ma problem z przyciskami. Już tak to ocenił. Ale doktorek wydaje się taki... jakby to powiedzieć. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. I'm... all the colonists are counting on you. Zaczyna się dość bohatersko. I z mocnym pierdolnięciem. Ewidentnie. O, nic nie działa? A nie działa. Ah, you've landed. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. To jest ten Hawthorne nasz... won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Finas, czy możesz mi kurwa nie przerywać? Spanie? Wiem, że mnie uratowałeś z jakiegoś...
dołka na jakimś statku, żeś tam 70 lat dryfowałem, ale no ludzie, dajże człowiek, powiedz. To jest, kurde, widzę, nasz ten super podróżnik, ten, jak to było, szmagler, wielki, potężny, który leży z głową wgniecioną przez naszą kapsułę do lądowania. Gofinas tak się wydaje trochę taki za dobry. Nie wiem, czy od razu już na to zwróciliście uwagę, ale jakby koleś jest poszukiwany przez jakąś radę. Nie wiadomo, o co chodzi, co to za rada w ogóle. Koleś jest, no jak mówiłem, poszukiwany i chce pomóc jakimś kolonistom, którzy tak o sobie dryfują w przestrzeni kosmicznej for some reason. Nie wiadomo po co. Jednak chce to robić. I teraz, czy to okaże się, że goleś ma w tym jakiś porządny interes? Czy może po prostu... Czy jest po prostu dobroduszny? Ciężko stwierdzić. Na razie mamy tutaj oczywiście jakąś część samouczkową, że tam mamy skradanko jakieś, coś tam. Gość teraz nas zauważa, prawda? Jest wkurzony, ale w sumie to nas traci z oczu i ma to w dupie. See now, you've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Okej, mam jakieś wajby po tym, nie wiem, śnie hibernacyjnym. Nie wiem, jak to nazwać do końca. Nasz niski poziom wytrzymałości. No to walimy sobie pucha. To są nasze apteczki. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stinks. Okej, mamy jakiegoś strażnika rannego. No, wyleczmy go, co tam. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Cosmo, co? Oh, we're all part of the Spacer's Choice family here. Not that I deserve to be. Can't even deliver a company slogan. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Ta opcja dialogowa mi się podoba. Koleś spostrzelił się i schował się w jaskini i podstawił sobie beczki. Spacer's choice policy clearly stipulates that dead and as good as dead are two completely different properties of matter. Unless I'm dead, I'm contractually obligated to attend to my post. I will report that illegally grounded spacecraft if it is the last thing I do. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? No, cóż, może przyznać, że gościu jest idiotą. Yeah, nie ma innego. You sound a lot like my lieutenant. Here, hope this gun serves you better than it did me. W sumie się here, nie dziwię. You can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. Ciekawe. Ciekawostka. Mamy jakiegoś frajera, strażnika, który jest idiotą. No, może się czegoś od niego dowiemy. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Sławnego słończyka?
Nie wiem, a wiem, że mam dyslekcję, ale wydaje mi się, że to naprawdę pisze słończyka. Słoń? Czy oni wsadzają małe słoniki do opakowań od tuńczyka? Barbarzyństwo. Co o tej nadziei słyszałeś? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Dobra, gościu, naprawdę jest. Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Dobra. Elo, gościu. No, dał mi pistoleros. Okradniemy go jeszcze ze wszystkiego, co miał. O Boże, ty na kontrolu to ja chyba będę musiał zmienić. A potem znowu mi się będzie... A, nie wiem, w sumie. Ale się przyzwyczaję. Na razie, jak mówię, zawalmy mu wszystko, co ma. Coś tu jeszcze, nie wiem. Nie, jakieś krzesła. Krzesła to bezwartościowe. Dobra, walimy. Damn it, my ears! A, dobrze, ci zginęło. What just happened? Fakam się. Can you hear me? What in the this? Taktyczne slow-mo. Ze względu na komplikacje związane z wybudzeniem po długim okresie hibernacji, twój mózg inaczej postrzega upływ czasu. Naciśnienie przeciwko taktycznego spowolnienia czasu TSCS powalnia świat wokół ciebie, dając ci czas na refleksję i wykonanie czynności. Możesz przebywać w tym trybie tylko przez długi czas, gdy stoisz w miejscu, wskaźnik TSC zdarza się bardzo powoli, a ruchy i atak szybko wyczerpują. Wskaźniki TSC powoli uzupełniają się w czasie. No, czyli mamy tak jakby podobny system trochę z Fallouta, gdzie był Vast, on się nazywał chyba, ciągle zapominam, tego takiego trybu, gdzie mogliśmy zaznaczać przeciwników w zasadzie i tam strzelać w jakieś konkretne części ciała. Chyba nikt się nie skarży. O, jednak się skarży. Faktycznie twardzi są na tym wysokim. Dobra, ale to w sumie będzie ciekawiej. Ale większy lód. Chyba. No, ogólnie grałem ten początek. No. A co do Vasta? No, tam otwieranie to ok. Hakowanie. Vasta, no to tam się po prostu włączało ten tryb taki, co był zatrzymanie czasu i dawało się po prostu jakieś tam, gdzie chcemy strzelać, jakieś części ciała i w ogóle. A tu mamy natomiast właśnie spowolnienie czasu, które działa dosyć dobrze, jeśli miałbym to stwierdzić, co już wiem o tej grze, bo trochę o tej grze wiem, trochę w nią grałem, lecz dużo nie pamiętam, a ten początek już grałem przed chwilą, żeby w zasadzie sprawdzić, wiecie, tam jakieś, czy to chociażby, czy to chociażby dźwięk, żeby dostosować, że ten, i mam nadzieję, że będzie dobrze, bo jednak czuję, że sprawdzanie pomiędzy tym, jak chodzisz po pustym polu i strzelasz z obrzyna, różni się trochę od tego, jak wygląda gra i w ogóle tam wszystko. Także my tu mamy wielką jakąś pałkę. Co tu mamy? Prawy do blok. Dobra. No, ogólnie nigdy za bardzo nie używałem broni do walki wręcz, ale temu myślę, że przykurwimy gongi szczona. Bong, bong. Przeżył pan. O, panie. Tak. Bang, bang, bang. Moje hedziki tutaj dobrze działają, bo jestem inteligentny. A inteligencja daje oczywiście większe kryty. Dobra, zobaczmy sobie, co mamy we kół, bo trochę tego mamy. Zarządzanie pancerze. O, cóż, mamy hełm i pancerz i nic więcej. Jakieś ukrywanie się. Mamy sobie hełm górniczy, który wygląda tak samo jak zresztą było w Falloutie, czyli wygląda okropnie. Te taki lekki, totalnie lekki pancerz. Jakiś bandytów. Czy mam tu jakiś some sort of mapę, czy coś? I ty
tylko tak będę pauzował, żeby sprawdzić, czy wszystko się dobrze nagrywa, żeby potem nie było, że no, mam do dupy nagranie i ogólnie trzeba 5 razy robić nową kampanię, bo tego raczej bym chciał uniknąć. Ale chyba już tu wszystkich, nie wiem, przeszukałem i idźmy dalej po prostu. Hey! Get over here before you get yourself killed! Siemanko. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gull on that rung leech! Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Tak, bo wszyscy tu widzę z korporacji, no to musisz lądować na parkingu obok naszej siedziby korporacyjnej. Albo mandacik. Specjalnie kupiliśmy ten parking. Really? How is he? Może powiedzmy o tym idiocie. Nie spojrzał. No nie zmądrzał. Of course I am. I'm a superior officer. Stands to reason, don't it? Just you watch. I'll cross these marauders off with a swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. Mhm, oczywiście, oczywiście, że ich rozwalisz. Myślę, że zero w ankiecie. Seriously? But those marauders will... No nie sraj tak. You know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Here we go. O nie, chucha w mikrofon, najgorzej. No i co? A czy mogę poradzić sobie bez walki? Super. Wow. I just earned a fine bonus. Brawo. Czy oni coś sobie mieli? Oczywiście, że mieli. Oczywiście wszystko tutaj będzie przeszukiwane i będę po prostu macał ściany. Nie no, może nie będę aż macał ściany, ale na pewno będę chciał przeszukiwać przeciwników. I co, i tak po prostu mam bić? No dobra. Wbijamy do statku. To jest statek Otorna. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Tak? A co to za jakiś ten? Smile for my surveillance device, Marauder. I am tracking your every move. The unreliable. Ja pierdolę, kurwa. Ja właśnie o tym mówiłem, o takim właśnie takim humorze, takim śmieszkowym. W sensie, że jakby to jest trochę trudno powiedzieć to na polskim, ale to jest jakby niezawodny, ale tu jest, że zawodny. Tak jakby. Intruders are not authorized to access the unreliable's amenities, including the cargo hold's workbench. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. A tam narażam własne zdrowie, bo co? Pobiorę sobie obrzynka, bo chcę ludzi zagniać? Wszystko to jest to samo. Dawaj mnie tutaj takie, myślę, taki zestaw broni, jak wygląda nasz obrzyn. Wygląda jak rura. Ewidentna rura z, nie wiem, jakimś dzyndzlem hydraulicznym czy coś. Stół warsztatowy. Co daje? Stół warsztatowy. Pewnie, że mogę to naprawić, bo to wygląda jakby był, o, stan 5%. Doskonale. Właśnie tak. Właśnie taki powinien być. Nie ma, że części broni. Serio? Brakuje... Dobra, to wywalmy sobie może ten teleskopowy, co? Mogę to jakoś rozmontować. O, mogę rozmontować to. Części pancerza.
Ej, a ja bym chciał na przykład rozmontować co? Myślę, że to. Czy to co? To muszę zrobić tak, tak. Zmontuj to. Rozmontuj. Teraz naprawić chcę obrzyna. No i subciu. A tego pancerza nie trzeba rozmontowywać. Montujmy od razu te pancerze, bo one są gówniane. No zawsze dodatkowe punkty, ok. Zawsze lubię się bawić w takie, jak to powiedzieć, no takie majsterkowanie z pancerzem, jakieś ulepszanie postaci i tak dalej, syndrome upgrade. Marauder, please be informed that the engine room contains nothing of value. Nie ma regulatora zasilania, to nic nie ma. Please be advised that using the respecification machine will not make you a better person. Czyli tu mamy respec, okej. Okay. Nie wiem, to będzie jakiś taki nasz statek czy coś? Co tu mamy? Kuchnię jakąś w ogóle? Jakieś rzutki? Coś tam, czy jeszcze mogę okrać? Znaczy, Zarek Filona, rzeczywiście. Gdzieżby jakiś tam... Ja kraś, nigdy w życiu. Marauder, please be informed. The ship has no crew for you to murder. All doors are on security lockdown. Nice try, Marauder. Ale ja nie jestem Marauder. Ada. Zawalimy trochę apteczek. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Immediate destruction? No, dobra. Zróbmy jej próbę. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. Ale zniszczone marzenia. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. No, niewątpliwie rozczarowanie. Ja, ale dobra, słuchaj, to jest. Ja chcę stąd spierdalać. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Ale Captain Alex Hawthorne leży pod moją kapsułą ewakuacyjną. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Mogę przyjść na ten układ? Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand?
tam zawodnego. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Okej, czyli od teraz jesteśmy kapitan Alex Hawthorne. Rozwijanie umiejętności. Tak, nowy poziom. Tak, tak. Ja tutaj, okej, dajcie mi święty spokój, wiem jak się tutaj tutaj ulepszać. Dajmy sobie 37 z tym kombinezonem. A czy mógłbym 40? By było subcio. I resztę na przykład broń dystansową. A, na sumie dobrze, na przykład prawie w rozmowę, takie różne rzeczy, jakieś, nie wiem, otwieranie zamku może się przydać, myślę, coś w tym stylu. Zastosuj zmiany. Aha, dobra, teraz mamy takie coś, że podczas spowolnienia czasu możemy im zadawać rany, tak, no w sumie tak jak waście, tak? Wadzcie, nie wiem jak to powiedzieć, no followcie, że mogliśmy jakieś strzelać jakieś tam specjalne kończyny, żeby tam jakieś efekty wykonać, żeby, nie wiem, upierdolić komuś nogę czy coś w tym stylu. Bierania atutów. O, to muszę sobie przeczytać. Co każdy będziesz otrzymywać nowy punkt atutu, każdy jest co dwa poziomy. Na przykład, gdy przyjmiesz jakąś wadę, zdobyć 5 atutów. Środowisk, na przykład, gdy przyjmiesz jakąś wadę, zdobyć 5 atutów, zblokujesz również ich kolejny poziom. Czyli na 10 levelu. Okej. Czaję. No tak. Mamy tutaj jakąś podstawową wytrzymałość. Wskaźnik tego slow-mo, wrażenia towarzysza, szybkość ruchu podczas chodzenia, sprintu, zżywanie się broni pancerza, szansa kryta towarzysza, cenę sprzedawcy, PD zabity przez towarzysza, szybka podróż przy przeciążeniu. To jest zajebiste. Szybka regeneracji, pojemność ekwipunku, to też jest fajne. Amunicja, jakieś tam więcej od sprzedawców i twardziek dodaje dodatkowo nam po prostu armor. No a myślę, że podróżnik będzie fajny, bo na przykład dajmy na to, że byliśmy po jakiejś turbowalce, bierzemy cały loot, wszystko siup na przykład i teleportujemy się do jakiegoś tam miasta, żeby to wszystko sprzedać na przykład, tak? Także weźmiemy sobie to. To jeszcze mi się wydaje fajne, jakiś może negocjator, jakieś coś tam, coś się wymyśli, albo to dobre utrzymanie też brzmi fajnie. Taki właśnie myślę medyk, taki jakiś taki, no mówię, taki inteligentna babka, która umie też upierdolić komuś łeb, jeśli trzeba. Taką chcę właśnie postać tutaj prowadzić. To może to tam zostawię, bo to jakieś tam gówna są. Okej. Ile mamy na liczniku? Sporo, no to myślę wyjdziemy jeszcze stąd. Zobaczymy na mapy. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, ma'am, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Ewidentnie jestem inspektorem do bezpieczeństwa pojazdów kosmicznych. Przecież jakbym nie był, no to nie wszedłbym tam jak do siebie. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report.
Muszę zbadać miejsce zbrodniczego. Dobra, no i co? I tak właściwie teraz jesteśmy w takiej chyba części prologowej. Zaczyna się w sumie prawdziwa rozgrywka. Zobaczmy mapę. To jest ta nasza szmaragdowa dolina. To nie jest cała gra. Jeśli oczywiście miałbym tutaj coś powiedzieć, co na początku mogłoby się wydawać. To nie, nie, to nie jest cała gra. To jest tylko jedna planeta z jakichś chyba tam w ogóle 8, po parę jakichś tam miejscówek i tak dalej. Nasze zadanie główne jest iść w tamtą stronę. Ja w tym momencie nie będę się tym zajmował, mamy już 40 minut na liczniku. Zakończymy tutaj ten odcinek. Mieliśmy trochę walki, mieliśmy oczywiście takie wprowadzenie do gry. Mieliśmy wszystkie jakieś tam rzeczy związane. Ja jeszcze spróbuję różne rzeczy ogarnąć, zobaczę jak to było z nagraniem, kiedy to było pierwsze takie. No i myślę, że na następnym odcinku, jeśli będzie jakiś problem czy coś, no to po prostu zweryfikuje się ten problem. No i zobaczymy jak z tą serią wyniknie, bo nigdy nie wiadomo jak to wygląda z czasem i oczywiście z różnymi innymi jeszcze. Ja się żegnam, do zobaczenia w następnych odcinkach. Bye bye.